Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. W sobotni poranek witam mojego gościa. Jest nim Janusz Trzepizur, koordynator Opolskiego Festiwalu Skoków. Dodajmy 14 już. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Czyli jeszcze na jubileusz ten okrągły czekamy za rok, ale to Was wcale nie hamuje, bo jak się zobaczy na program tegorocznej imprezy, to jak mówi się czasem, choć nie wiem, czy się jeszcze mówi, czacha dymi. Cieszymy się, że już można powiedzieć, myślimy o przyszłości, ponieważ zakontraktowanie zawodników światowego formatu, a takowe osoby już były na festiwalu, bo dla przypomnienia tym, którzy jeszcze nie zdążyli nas odwiedzić i być na festiwalu na żywo, 2.40 na niewielu mitingach na świecie Mutasa Sabarsin, trenowany przez polskiego skoczka, dwa razy u nas był i dwa razy bardzo wysoko skakał. On się szykuje do mistrzostw świata, które są w jego rodzinnym kraju w Doha w tym roku i niestety nie będzie skakał u nas, bo startuje bardzo rzadko, a drugi wynik mistrzyni aktualnej świata utytułowanej zawodniczki Lasy Skene to jest 2 metry, czyli razem 2 metry plus 2,40, 4,40. Jest bardzo niewiele mitingów na świecie, które taki wynik, z takim wynikiem mogą się pochwalić, a gościliśmy wcześniej nie lada utytułowanych zawodników, bo chociażby Uchowa, który dwukrotnie skakał 27-26. To proszę zdradzić, na czym polega sekret sukcesu tej opolskiej imprezy, bo ktoś by powiedział o Opole, tam, a tutaj pan mówi, jesteśmy w absolutnej pierwszej lidze. W Polsce jesteśmy imprezą numer jeden, może dlatego, że formuła. Zakładając 14 lat temu wspólnie z Staszkiem Olczykiem, moim trenerem, który mnie prowadził i chcąc realizować, że tak powiem, dalej moją karierę. Ja marzyłem o 2.40, byłem blisko. Więc wymyśliliśmy, robimy imprezę. No i udało się, marzenia się spełniły 2 lata temu. Cel nowy, no pewnie rekord świata. Byliśmy jeden skok, kto był, oglądał, są zresztą filmiki, Barsim atakował rekord świata w Opolu. To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim skocznia. Ona jest na bieżni, nietypowo, bardzo blisko widza. Taką przyjęliśmy zasadę w drugim już meetingu, bo pierwszy jeszcze był w normalnej skoczni. I to uszczał w dziesiątkę, ponieważ zarówno dla kibiców jest ten zawodnik, zawodniczka na dotknięcie ręki i z drugiej strony dla zawodników to jest fenomenalne. No właśnie chciałam zapytać, bo pan zna obie te perspektywy. Lepiej się skacze, jak jest publiczność bliżej? Tak. Po pierwsze jest się w centrum uwagi, bo tylko jest skok z wyż. W normalnych, dużych meetingach no, trzeba dzielić tą uwagę. Są biegi, wszystko dzieje się równolegle. Często nie oglądamy nawet rywalizacji. Tu jest nie dość, że można z bliska pooglądać piękno, bo jest to konkurencja techniczna, więc ona jest bardzo widowiskowa. Natomiast też jest trudna. Może nie tak trudna jak skoki narciarskie, które dla wielu są abstrakcją i takim kosmosem, bo ktoś, kto był na skoczni, tam na przykład nawet wie, zakopanem, jak to wygląda. To powie nigdy w życiu. W skoku z wyż, no jeżeli się postawi 2,45, to jest rekord świata, to ja dzisiaj mając 2,1 wzrostu i skacząc 2,32, bo tyle mój rekord wynosił, to rekord polski kiedyś, też nie wierzę, że to można przeskoczyć, bo to jeszcze nie głowę, tylko całe ciało trzeba przerzucić, a te siły działają. Więc to jest ogromny jakby trening i nie ukrywam, taka konkurencja, która bardzo się podoba kibicom i cieszymy się, że ta lekka na światowym poziomie zagląda do Opola i można powiedzieć już po 14 latach, że mamy markę meetingu takiego, można powiedzieć, nie tej najwyższej półki, bo wiadomo, że nasz budżet nie jest tak wielki jak Diamentowa Liga, ale pomysł na konkurencję, pokazanie jej spodobał się kibicom, z czego się bardzo cieszymy i bardzo rzadko w Polsce są meetingi właśnie w tej klasie, z tą klasą zawodników. My nie żałujemy na gwiazdy. Czasami ktoś mówi, a po co ściągać te gwiazdy? No te gwiazdy tworzą klimat, te gwiazdy dają wynik i dają wynik, który idzie w świat. 3-krotnie nasza impreza została imprezą roku. Mieliśmy najlepszy wynik, tak zwany rekord świata danego roku. Nie padł rekord świata, natomiast 2,40 skoczył Barsim i w wielu filmikach, które potem pod rok podsumowuje się dany rok. Jest Opole, jest nasza transmisja internetowa, 3 ujęcia z różnych kamer, w tym roku również będziemy, 34 kraje w zeszłym roku nas oglądały, w Katarze, w Japonii, w różnych krajach, tam gdzie się ludzie interesują lekkoatletyką, bo to sport powszechny, bardzo popularny.
i nie ukrywam, że też specjalistyczny, więc jest okazja do oglądania w tym roku dwa dni bardzo, bardzo specjalne, bo rozszerzyliśmy formułę. No właśnie, zaczyna formułę. Się cała impreza dzisiaj. Od godziny 14.30 to rozgrzewka, jak zauważyłam w planie. O 15.00 już się zaczyna konkurs Wzwyż Juniorek. Tak, to są dzisiaj kategorie... Jest przedsmak. Tak, kategoria juniorek, nazywając tak w takim slangu lekkoatletycznym U18, U20, U23. To są lata po prostu. I to, są to kategorie odpowiednie do różnych, że tak powiem, zawodów, które się odbywają, mistrzostw świata, mistrzostw Europy w różnych kategoriach wiekowych. To jest bardzo ważne, ponieważ zawodnicy i zawodniczki mogą uzyskiwać minima, które obowiązują ich do kwalifikacji, do reprezentacji Polski, ale nie tylko Polski, bo przyjeżdżają z zagranicy, z regionów partnerskich. Marszałka województwa polskiego i też walczą o minima, oczywiście w swoich krajach będą reprezentować, jeżeli ten. Zawody oczywiście mają rangę najwyższej klasy, czyli mistrzowską międzynarodową. Jesteśmy przygotowani nawet na rekord świata, spełnić musimy wszystkie wymogi, odpowiedni protokół. No właśnie, bo to trzeba wszystko pomierzyć odpowiednio, żeby to było wiarygodne. Zmierzeniem to nie jest problem, natomiast momentalnie, jeżeli pada jakiś rekord, czy to rekord polski, jest musi być powiadomi komisji antydopingowej, no cała procedura, specjalny protokół, za to odpowiada delegat techniczny Polskiego Związku. Naszym zadaniem jest wymyślenie całego zespołu, gdzie ta skocznia będzie. To my tylko wiemy i nie powiemy, gdzie do końca. Będą niespodzianki za to. Tak, ustawiamy dwa zeskoki. Także w sobotę, czyli dzisiaj walczymy o te najwyższe... kończymy właściwie ten konkurs. Wcześniej o godzinie 12 będzie taki trochę nietypowy, ale bardziej pokazowy konkurs w trójskoku. To jest właściwie na ostatnią chwilę poproszono nas z Polski, że nie ma w meeting już w tej chwili w trójskoku, bo rzadko jest ta konkurencja rozgrywana. I ponieważ mamy trójskoczka naszego Patryka Komara, który jeszcze walczy o punkty ligowe, ale też o dobry wynik, więc będzie około 6 zawodników i zawodniczek w wspólnym konkursie, ale to jest taka oczywiście normalny konkurs, bardziej pokazowy. Natomiast niedziela będzie już na deser. Creme de la creme. I oczywiście będziemy czekać na ten najważniejszy konkurs, ale po drodze to, co szczególnie ciekawe dla naszego środowiska sportowego, jest to finał lekkoatletyka dla każdego, kategoria U16, czyli 15-14-latki. I tu myślę, że będzie szczególnie duże zainteresowanie trenerów i kibiców, mam nadzieję, że startują 3 aż opalanki, które były niedawno na Mistrzostwach Polski i znalazły się na pudle, skaczą Wzwyż. Oczywiście skaczą w tej kategorii chłopcy i dziewczęta. Atrakcją będzie to, że będą mieli okazję tuż przed prawdziwym już konkursem głównym skakać na tej samej skoczni, w tej samej oprawie. Co myślę, największy. Że dla nich duże przeżycie. A swoją drogą to prawie rówieśnicy imprezy. Tak, 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 tak. To są młodzi ludzie. My inwestujemy w tych młodych ludzi z pieniędzy marszałka, ministerstwa, bo jest to program objęty, największy program sportowy, rządowy projekt. Ma duże szczęście na Opolszczyźnie, ponieważ i marszałek województwa dokłada nam środki, i samorządy lokalne, co jest bardzo ważne. 60 trenerów pracuje z młodzieżą, co jest czymś za chwilę, co zaprocentuje, to już 9 medali na Mistrzostwach Polski LDK w kategoriach dzieci starszych i Mistrzostwo Polski, co było ogromnym zaskoczeniem, dzieci w kategorii U12, czyli jesteśmy mistrzem Polski tych najmłodszych. I myślę, że oni przychodzili na trybuny i oglądali też te konkursy, bo jakaś inspiracja musiała być. Nie ma wyjścia. Różnie to wygląda. Dzieci mają do dyspozycji przy okazji miasteczko już po tym Małym Olimpijczyku, bo atrakcją oczywiście festiwalu i rozpoczęciem jest Mały Olimpijczyk. Kozakiewicz, Szoła, Kielan, medaliści olimpijscy i bardzo wielu utytułowanych sportowców, a w tym roku jeszcze nowość, ponieważ niespodzianką będą gry zespołowe, które się kojarzą ze stadionem albo z nami pracują. To będą towersi, czyli futboliści w stroju. Na pewno atrakcja dla przedszkolaków, to będą medaliści mistrzostw Polski po 55 latach, gwardziści, kilku gwardzistów w strojach przyjdzie do nas i pierwszoligowi koszykarze AZS, to jest nasz bliźniaczy klub, więc czyli będą... Czyli nie tylko lekkoatletykę. To są ludzie, którzy zaglądają na stadion i muszą trenować. Niektóre dyscypliny rzadko zaglądają, jakie wyniki, to możemy sobie sprawdzić. I my się cieszymy, że pomagamy też i że tu ciągle tłumaczymy, że lekkoatletyka jest sportem bazowym dla dzieci i młodzieży i od niej powinniśmy zaczynać i to jest taki przekaz do rodziców, do opiekunów, że warto
warto nauczyć się pływać i podstawy lekkiej atletyki. Potem można marzyć o różnych sportach i każdy wyczynowy sportowiec, nawet z najwyższej półki, to takie przykłady Jerzy Janowicz czy Marcin Gortat, szkoła lekkoatletyczna w Łodzi, a potem wielkie sukcesy. W wieku szkolnym jeszcze nie mieli tych sukcesów, natomiast byli przygotowani do wyczynowego sportu i u nas jest podobnie. Przygotowujemy bardzo ciekawy konkurs, natomiast no, ten główny będzie najważniejszy, to będzie rodzynek. Kto tam wystartuje? Na stronie są wszystkie nazwiska, ale podam dwie wielkie gwiazdy. Tydzień temu najlepszy wynik na świecie miała zawodniczka, której jeszcze bardzo nie znamy, przynajmniej w Opolu, nazywa się Gieraszenko. Jest to utytułowana już na Ukrainie zawodniczka, która zdobywała medale w kategoriach młodzieżowych, czyli tych młodszych, bo jest to młoda zawodniczka, 23 lata. Startowała w Bydgoszczy, zdobyła srebrny medal i ona skoczyła tydzień temu 199, to jest najlepszy wynik na świecie. Myśmy polowali za nią od zeszłego roku, ponieważ trochę się znamy i zawsze ściągamy tych zawodników, niekoniecznie to muszą być wielkie gwiazdy, ale te, które mogą wysoko skakać i będą wysoko skakać. Tu trafiliśmy dziesiątkę. Widzieliśmy, że Lasyskienę, która dwukrotnie u nas była mistrzyni świata, ona jest w tej chwili najlepsza na świecie. W tym roku startuje bardzo rzadko, szykuje się do mistrzostw świata. Dla niej jest najważniejszy medal olimpijski za rok, więc obiecała nam, bo widzieliśmy się 3 dni temu na Kusocińskim w Chorzowie, że będzie z menadżerką w Opolu startowała, z czego się już bardzo cieszymy. Natomiast tą największą gwiazdą, takim showmanem, w prawdziwym słowa tego znaczeniu, o czym Państwo się pewnie przekonacie, ci, którzy przyjdą przynajmniej na stadion, jest Gianmarco Tamberi. Wielki gwiazdor, wielki skoczek, ale nie taki, który tylko potrafi się wygłupiać, bo 2,39 to jest tylko 1 centymetr mniej od rekordu życiowego. Natomiast fajne, bo nasza impreza to nie tylko docenienie wyniku sportowego, ale również zabawa dla kibiców. I Gianmarco już nawet tej zapowiedzi, którą zaprosił publikę... Na waszej stronie facebookowej Na facebookowej stronie zaprosił, że bardzo liczy na polską publiczność, która go rozgrzeje, a on tego potrzebuje, bo w tych wielkich meetingach jakby czasami nie ma tej atmosfery, natomiast na pewno na naszej imprezie ta atmosfera jest. I to też świadczy o tym, że stwarzamy idealne warunki, to nasze zadanie, żeby skakać bardzo, bardzo wysoko. Zakładam, że pogoda musi być dobra, bo no jest dobra. Chciałam zapytać, takie koszmarne upały nie szkodzą zawodnikom? Nie ma to jakiegoś dużego przełożenia na kondycję? W biegach jest gorzej. W skoku zwyż, właściwie poza nielicznymi osobami, skoczkowie uwielbiają ciepło. Konkursy, jak Państwo zauważycie, będą odbywały się równolegle, czyli to się też rzadko zdarza na świecie, ponieważ startują to taki kruczek techniczny. Musieliśmy wybierać już zawodników i zawodniczek lewonożnych, czyli skaczą równolegle na przeciwległych skoczniach pani i pan na przemian. I niestety usytuowanie na bieżni nie pozwala na skakanie z dwóch stron, ponieważ jest za wąsko. Dlatego musieliśmy wybierać z całej czołówki zawodników lewonożnych. Czyli odbicie z lewej nogi, tak? Tak, odbicie z lewej nogi, żeby oni mieli optymalne warunki. To się nam sprawdziło. Po pierwsze, w zeszłym roku ten konkurs był bardzo krótki, bardzo dynamiczny, podobał się publiczności i utrzymaliśmy tę konwencję. Oczywiście troszeczkę żałujemy, bo gdybyśmy mieli szerszą bieżnię, może uda się nam po rekonstrukcji, w przyszłym roku jest planowana, po już 15 lat mija, to wtedy przy poszerzeniu uda nam się może zrobić konkurs z dwóch stron, ale brakuje nam w tej chwili 5 metrów szerokości, ponieważ większość zawodników ma dość szerokie, to są zawodowcy, ktoś to zresztą przyjdzie i zobaczy, jak... A które odbicie jest bardziej popularne? Częściej się spotyka? Te właśnie. Ja skakałem z prawej nogi, więc nie zaproszono by mnie na festiwal. Pewnie czułbym się obrażony. No ale na dzień dzisiejszy tak mamy. Wymogi techniczne. I myślę, że dla nas najważniejsze ze Staszkiem Olczykiem, który też był skoczkiem, tylko jeszcze w technice przerzutowej, pierwszy dwumetrowiec na polszczyźnie. Razem mamy 26 rekordów. Sobie wymyśliłem jedno i marzy mi się i mam nadzieję, że jako taki trochę zwariowany człowiek, bo ta adrenalina do dzisiaj we mnie jest i to w konkursie słychać. I nie ukrywam, że tak skokus już jest, potrzebne to jest, ten duch sportowców, będzie Jacek Wszoła, będzie Wadek Kozakiewicz, będzie Ula Kielan, to są medaliści, którzy trzymają kciuki, którzy kibicują, doradzają i liczymy bardzo na Tamberego i nie tylko, bo wyniki kilkunastu zawodników są wszystko powyżej 2,30, natomiast dla mnie bardzo ważny będzie również start Polaków. Startuje Polanka Paulina Wahl,
Ona ma medal mistrzostw Polski w zeszłym roku, jest stypendystką marszałka i prezydenta miasta. Będzie walczyła o swój rekord życiowy. Myślę, że jest duża szansa, że to skoczy. I Norbert Kobielski, 2,2 wzrostu, 22 lata, fenomenalny skoczek, zwycięzca zeszłorocznej edycji 2,26. Minimalnie tu strącił 2,30. Jeżeli skoczy 2,30, a trzymajmy za niego kciuki, myślę, że wszyscy, którzy przyjdą na ten stadion, będą trzymać za niego kciuki, ponieważ to polski reprezentant. 2,30 daje mu szansę eliminacji na Mistrzostwa Świata w Doha i również Olimpiadę. Te minimum jest bardzo wysokie. 2,33, czyli medal Mistrzostw Europy w zeszłym roku. Nie może być inaczej. Musimy kibicować, trzymać mocno kciuki. Najlepiej to zrobić oczywiście na stadionie, tam gdzie będzie odbywał się 14. Opolski Festiwal Skoków. Ja w każdym razie już teraz o poranku życzę wielu rekordów. Niech to będzie rekordowy pod względem rekordów festiwal, a z pasją o dzisiejszym wydarzeniu, przypomnę, sobota, niedziela. To opowiadał pan Janusz Trzepizur, koordynator Opolskiego Festiwalu Skoków. Życzę wszystkiego, co najlepsze, samych rekordów. Dziękuję ślicznie. Zapraszamy na stadion, wstęp jest wolny, kupony nowej trybuny będą, na koniec losujemy nagrody atrakcyjne dla kibiców, którzy wytypują najsympatyczniejszego zawodnika 14. Polskiego Festiwalu Skoków. Dziękuję bardzo.